Witam Państwa ponownie. Schizofrenia. Już samo to słowo wywołuje lęk, a dla kogoś, kto cierpi na tę chorobę, życie może stać się prawdziwym koszmarem. Urojenia, natręctwo myśli, halucynacje. Środki farmakologiczne mogą przywrócić równowagę chemiczną w mózgu i ułatwić osobie dotkniętej chorobą powrót do rzeczywistości. Jednak bohaterka naszej dzisiejszej historii wie, że swoje uzdrowienie zawdzięcza temu, iż jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2682 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Zostaw mnie. Zostaw mnie, idź sobie. Taka jesteś. W porządku. Mogłobyś tak miło. To wszystko kłamstwo. Słyszysz? Kłamstwo. Nie, nieprawda. Nieprawda. Proszę odejść. Błagam, niech ktoś zabierze. Co się tam dzieje, Willa? Rebeka znów się obudziła i włączyła magnetofon, więc weszłam tam i wyłączyłam go. O, tak w środku nocy? Tak, teraz znowu płacze. Nic tylko płacze. Musimy jej jakoś pomóc, Jay. No, trzeba z nią pójść do lekarza, to chyba musi być coś poważnego. Jako małe dziecko bohaterka naszej dzisiejszej historii nieustannie płakała. Nikt nie wiedział dlaczego. Ojciec nieraz próbował uciszyć ją za pomocą klapsa. W rezultacie aż do drugiego roku życia nie pozwalała mu wziąć się na ręce. Przez całe dzieciństwo okazywała niewytłumaczalny strach przed osobami uosabiającymi jakąkolwiek władzę. Kiedy była w drugiej klasie, jej rodzina zmieniła miejsce zamieszkania. Nowi koledzy dokuczali jej z powodu sposobu ubierania się, co sprawiło, że zamknęła się w sobie i nie umiała nawiązać przyjaźni. W szkole średniej uchodziła za osobę wyjątkowo cichą, stroniącą od towarzystwa. Podczas studiów wiele się zmieniło. Niektóre sprawy na korzyść, inne wprost przeciwnie. Wszystko, co wcześniej zostało zasiane, później wydało owoce. Ze względu na charakter poruszanych problemów, dzieci nie powinny słuchać dzisiejszej audycji bez obecności dorosłych. Oto prawdziwa historia Rebeki Davis i jej wyzwolenia. W domu było nas troje dzieci. Ja urodziłam się jako druga z kolei. Ojciec trzymał surową dyscyplinę. Zawsze, kiedy karał któreś z mojego rodzeństwa, byłam przerażona. Kiedy mieszkaliśmy w Tennessee, rzadko chodziliśmy do kościoła, co mi odpowiadało, bo wydawało mi się to śmiertelnie nudne. Wiedziałam tylko, że jeśli chcę iść do nieba, muszę być grzeczna i dobra, więc starałam się, jak umiałam, najlepiej. Nie piłam, nie paliłam, nie używałam brzydkich wyrazów i nie robiłam innych brzydkich rzeczy. W rezultacie byłam przekonana o własnej doskonałości i bardzo krytyczna wobec innych. Nie miałam więc wielu przyjaciół. W wieku 17 lat wyjechałam do koledżu i rzuciłam się do odrabiania towarzyskich zaległości. Żyłam szybko, mocno i niezbyt moralnie. Kiedy w trakcie drugiego roku przyjechałam do domu, mój ojciec, pracujący wówczas jako policjant, opowiedział mi o radykalnych zmianach w swoim życiu. Czytałaś kiedyś Biblię? No coś, jest tyle innych książek do czytania. A ja ostatnio często do niej zaglądam i jestem pod wrażeniem. To, co mówi Jezus, wręcz zmusza, żeby zastanowić się nad sensem życia. No fakt, że niewiele pamiętam z kościoła, ale nie przypominam sobie, żeby coś mnie jakoś szczególnie zaciekawiło. Ludzie mówią o cudach, które czynił Jezus, a do mnie dużo bardziej przemawia to, co On mówi. Posłuchaj tego. Posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem, aby wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników do upamiętania. Tato, co cię właściwie naszło? Chyba wolę nie wiedzieć. Przepraszam. Całkowicie się z tobą zgadzam, mamo. Ani mama, ani ja nie umiałyśmy zaakceptować zmiany, jaka zaszła w moim ojcu. Nie miałyśmy ochoty słuchać o Jezusie. Wydawało nam się, że i bez tego jesteśmy już wystarczająco dobre. Na ostatnim roku zakochałam się w facecie, który, jak się okazało, chciał mnie tylko wykorzystać. Po tej historii bardzo zwątpiłam w siebie. Uznałam, że jestem nic nie warta.
Dalej ostro popijałam, ale unikałam kontaktów z mężczyznami. Żeby z powrotem stać się dobrą we własnych oczach, próbowałam skoncentrować się na nauce. Hej, Rebeka. Hej. Może wybierzemy się gdzieś wieczorem? Nie, Ron, mam mnóstwo roboty. Szkoda. Może mógłbym ci w czymś pomóc? Piszę pracę o właściwym odżywianiu się. Muszę zebrać jakieś materiały. No to nie ma sprawy. Znam kogoś, kto też to ćwiczył i ma w domu wszystko, co trzeba. Mogę to załatwić, choćby w tej chwili. Naprawdę? Dzięki, Ron. No to jedziemy po materiały, a potem moi znajomi wyjechali na wakacje, a ja opiekuję się ich domem. Mogłabyś tam spokojnie popracować. Dom stał na uboczu, daleko poza miastem, a ja byłam głupia, że dałam się namówić. Siedziałam nad materiałami, podczas gdy Ron raczył się alkoholem i z minuty na minutę był coraz bardziej pijany. W końcu rzucił się na mnie. Dowiedziałam się później, że przechwalał się tą nocą, co jeszcze pogłębiło moje poczucie winy i wstydu. Żeby je zagłuszyć, piłam jeszcze więcej. Mimo to, mając 20 lat, ukończyłam studia i podjęłam pracę jako nauczycielka. W moim życiu wciąż jednak czegoś mi brakowało. Czułam się rozbita i niespełniona. Żeby wypełnić czas i żeby samodzielnie radzić sobie z moim sypiącym się autem, zapisałam się na wieczorowy kurs mechaniki samochodowej. Tam poznałam Romana. To mówisz, że jesteś nauczycielką, Rebeka. Tak, kocham dzieciaki i uwielbiam je uczyć. To po co ci ten kurs? Mam takiego starego grata i próbuję utrzymać go przy życiu, a ten kurs kosztuje mniej niż naprawy. Jakby ci się kiedyś rozkraczył na drodze, daj znać. Chętnie pomogę. Dzięki, Roman. Może wyskoczymy coś przegryźć po zajęciach? Wiesz, sparzyłam się parę razy i nie umawiam się na randki z facetami. No, kto mówi o randce? Po prostu pogadamy sobie o życiu przy jakimś dobrym jedzonku. A swoją drogą, pewnie polubiłabyś moją babcię. Ty jej się bardzo podobasz. Jak to? No, już jej o tobie mówiłem. Podziwia cię, że tak świetnie sobie radzisz na zajęciach. Dowiedziałam się, że rodzice Romana rozwiedli się, a on większość życia spędził ze swoją babcią ze strony matki. Ponieważ bardzo nalegał, a poza tym był naprawdę miły, zaczęliśmy się spotykać. Pod koniec roku szkolnego zaszłam z nim w ciążę. Wcześniej rozmawialiśmy już o ślubie, ale bez żadnych konkretów. Zastanawiałam się teraz, w jaki sposób moja ciąża wpłynie na nasze plany. Byłam dzisiaj u lekarza, Roman. No, dlaczego? Źle się czujesz? Jestem w ciąży. Aha. I czego ode mnie oczekujesz? Niczego. Przepraszam, planowaliśmy, że się pobierzemy, a skoro jesteś w ciąży, możemy zrobić to od razu, choćby nawet ten weekend. Naprawdę tego chcesz? Bardzo, kochanie. Pojedziemy do Georgii. Tam można dostać ślub od ręki. Jedziemy w sobotę wcześniej rano, dobrze? Będę po ciebie o 8:00. Poprosimy Lindę i jej chłopaka, żeby pojechali z nami jako świadkowie. Nie myślałam, że będziesz się aż tak spieszył. To miłe, ale naprawdę wiesz, co robisz? Tak. Kocham cię, Rebeko. Ja ciebie też. Gdzie zamieszkamy po ślubie? Właśnie, parę dni temu oglądałem fajne mieszkanie. Muszę ci je pokazać. Możemy je kupić od ręki. W sobotę Linda i jej chłopak zjawili się wcześnie rano i razem czekaliśmy na Romana. Minęła 8:00, potem 9:00, ale Roman się nie pokazał. Byłam załamana. Moi przyjaciele bardzo mi współczuli do tego stopnia, że Linda zaproponowała, żebym wyszła za jej chłopaka. Ja oczywiście nie mogłam tego zrobić. Kiedy w następnym tygodniu spotkałam Romana, prawie wcale się do mnie nie odzywał. Po zajęciach zaproponował, żebyśmy się gdzieś przejechali. Wiem, że jesteś na mnie wściekła. Co się z tobą działo w sobotę? Czekaliśmy jak idioci, a ty nie raczyłeś nawet zadzwonić. W piątek wieczorem poszedłem do knajpy z paroma kumplami. Trochę przesadziłem, jak doszedłem do siebie. Było już za późno. I co teraz? Daj spokój. Po prostu byłem pijany, to się zdarza. Chodź do mnie. Nie wierzę ci. Dlaczego ja mam ci wierzyć? A może ty wcale nie jesteś w ciąży? Ty zabieraj swoje ręce. Odwieź mnie natychmiast do mojego samochodu. Pilnuj się, Roman, bo za chwilę połowa dziewczyn w tym mieście będzie z tobą w ciąży. Rebeka. Daj mi spokój. Nie chcę słyszeć od ciebie ani słowa. Byłam zdruzgotana.
Zadzwoniłam do przyjaciółki, która zgodziła się, żebym do czasu porodu zamieszkała z nią i jej mężem. Kilka tygodni później Roman wyprowadził się z miasta. W trzecim miesiącu ciąży mama zauważyła jakieś zmiany w mojej sylwetce i zapytała, czy przypadkiem nie spodziewam się dziecka. Nie była zachwycona, kiedy dowiedziała się prawdy. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego pojechałam do koleżanki do Nashville, gdzie pracowałam w hotelowym sklepiku z pamiątkami. W Nashville mój samochód ostatecznie odmówił posłuszeństwa, więc kiedy facet, którego tam poznałam, zaoferował się, że podwiezie mnie do domu, przyjęłam propozycję. To świetnie, że mogłam się z tobą zabrać. Ostatni autobus już pojechał, a nie stać mnie na taksówkę. Żaden problem. Dla mnie to po drodze. Wiesz, w tej pracy w hotelowym sklepie można poznać wielu ciekawych ludzi. No, myślę. Gdzie ty jedziesz? Nie znam tej drogi. To taki skrót. Zobaczysz. Hej, nie podoba mi się to. Przestań! Ała! Taka jesteś! W porządku. A mogłoby ci miło. Przestań! Był bardzo brutalny, a ja obwiniałam się, że powinnam być bardziej ostrożna. Straciłam resztki szacunku do samej siebie i teraz często po pracy umawiałam się z różnymi mężczyznami, żeby choć na chwilę złagodzić uczucie samotności. W siódmym miesiącu pojechałam do domu odwiedzić rodziców. Mama nie powiedziała ojcu, że jestem w ciąży, ale on zaczął się domyślać. Coś mocno przytyłaś, Rebeka. To zupełnie do ciebie niepodobne. Może ty jesteś w ciąży? Tak, tato. Chciałbym, żebyś wiedziała, że bardzo cię kocham. Strasznie mi przykro, że musiałaś przez to przechodzić zupełnie sama. Będziemy przy tobie z mamą, cokolwiek zdecydujesz. Dzięki, tato. Chcę mieć to dziecko. Sama je wychowam, jeśli ten kretyn się nie opamięta. Postaraj się, żeby poznało Boga. Tylko to może wszystko odmienić w waszym życiu. Ja sam bardzo żałuję, że tak późno oddałem życie Jezusowi. Gdybym to zrobił wcześniej, wszystko mogłoby się ułożyć inaczej. Także w naszej rodzinie. Nic się nie martw, tato. Jak tylko będzie można, zaczniemy chodzić do kościoła. Strasznie zabałaganiłam sobie życie, ale bardzo chcę, żeby moje dziecko umiało odróżnić, co jest dobre, a co złe. Zawsze wiedziałem, że jesteś dobrą dziewczyną. Ja nie mógłbym sobie wymarzyć lepszej córki. Chciałabym, żeby to była prawda, tatusiu. Ale niestety nie jest tak. Potrzebujesz poznać Jezusa, kochanie. Po urodzeniu Virginii zamierzałam wrócić do pracy, ale wydawało mi się, że najlepiej będzie, jeśli przeprowadzę się do innego stanu. Roman w jakiś sposób dowiedział się o dziecku i przyjechał nas odwiedzić. Oboje czuliśmy się nieswojo. Jaka ona śliczna. To prawda. Ale dużo płacze i nie mam się kiedy wyspać. To przykre. Chyba jest do mnie trochę podobna, nie wydaje ci się? Jest do ciebie bardzo podobna, Roman. O, chyba jest głodna. Muszę dać jej butelkę. Mogę ja to zrobić? Dobrze. Tylko uważaj, żeby jej główka nie leciała na boki. Rebeka. Chciałbym się z tobą ożenić. Muszę być razem z tobą i Virginią. Nigdy nie wiem, kiedy mówisz poważnie. Wtedy naprawdę zaprosiłem do siebie paru kumpli, a oni zaczęli się za mnie nabijać, że wpadłem, że dałem się złapać na dziecko i teraz muszę się żenić. Więc się upiłem, no, bo chciałem im pokazać, że nikt nie może mnie zmusić do niczego. Wszystko spotkałem. I wydaje ci się, że teraz jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Twoja rodzina też nie była przekonana do tego małżeństwa. Co teraz powiedzą? Chciałbym, żeby Virginia miała prawdziwy dom z obojgiem rodziców. Rozwód moich był dla mnie koszmarem. Ja nie pozwolę, żeby jej się to przydarzyło. Popatrz, jaka jest śliczna. Nie mogę się doczekać, kiedy moja babcia ją zobaczy. Ale pod koniec tej wizyty przyszedł mój ojciec i zrobił Romanowi awanturę o to, że tak podle mnie zostawił. Roman wyszedł i więcej się nie pokazał. Więc przeprowadziłam się do Georgii, gdzie wróciłam do pracy w szkole. Chociaż byłam przekonana, że sama straciłam już szansę na niebo, kiedy tylko Virginia skończyła 9 miesięcy, zaczęłam ją zabierać do kościoła.
Od razu zainteresowała się nami pewna starsza kobieta. Zaczęła mnie odwiedzać, przynosiła ciasto i opowiadała mi o Jezusie. Ale ja wciąż byłam przekonana, że On nigdy mi nie wybaczy. Virginia skończyła rok, kiedy mama zadzwoniła ze straszną wiadomością. Rebeka, stało się coś okropnego. Akurat słuchaliśmy z tatą radia, kiedy powiedzieli, że był straszny wypadek. Samochód zderzył się z motocyklem. Miałam jakieś złe przeczucia i zaczęłam słuchać uważnie i motocyklista nie przeżył. To był Roman. Nie. Nie. Jak to się stało? To było w nocy, jechał bez świateł. Kierowca samochodu nie zauważył go i zderzyli się na skrzyżowaniu. Może byś wzięła parę dni urlopu i przyjechała do nas. Nie. Nie, nie chcę iść na pogrzeb. Nie chcę spotkać się z jego rodziną. Tylko jego babcia mnie akceptowała. Śmierć Romana przyczyniła się do tego, że zaczęłam częściej myśleć o Bogu. Ale nadal nie byłam w stanie uwierzyć, że Bóg kocha mnie mimo wszystkich okropnych rzeczy, jakich się dopuściłam. Może dlatego chodzenie do kościoła niewiele zmieniło w moim życiu. Jakiś czas później związałam się z pewnym mężczyzną, ale to też nie przyniosło mi spokoju. Piłam regularnie i wiedziałam, że nie ma dla mnie nadziei. Ale do kościoła wciąż chodziłam, ponieważ miłość tamtych ludzi do nas była ujmująca i dzięki niej udawało mi się czasami przełamywać obrzydzenie do samej siebie. Powoli zaczęły się też rozwiewać moje wątpliwości. W liście do Rzymian, rozdział 5, wiersz 8, Biblia mówi: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Przyjrzyjmy się dzisiaj dokładniej, co to oznacza. Z jakich powodów Bóg poświęcił swego Syna? Żebyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Zgadza się. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy żyją nie z ciała, ale z ducha. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 1. Nie ma potępienia, bo Jezus zapłacił karę za nasze grzechy. Dalej, z jakich jeszcze powodów? Żeby dać nam życie wieczne. Bardzo dobrze. A podaj jakiś wiersz z Biblii, który to potwierdza. U Jana, rozdział 3, wiersz 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Świetnie. No jakiś inny fragment? Ewangelia Jana, rozdział 11, wiersze 25-26, gdzie Jezus mówi: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Tak, i to właśnie jest źródłem naszej nadziei na przyszłość. Ale co z naszą teraźniejszością? Zajrzyjcie do listu do Rzymian, rozdział 8, wiersz 32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Tego wieczoru, kiedy już uśpiłam Virginię, modliłam się. Panie, jeśli naprawdę mnie kochasz i możesz mi przebaczyć, okaż mi to. Otworzyłam Biblię i po raz pierwszy w życiu przeczytałam opowieść o kobiecie przy studni. Miała 6 mężów, a jednak Bóg jej przebaczył. Zaczęłam płakać i zaprosiłam Jezusa do mojego serca. Nadal jednak czułam się nic nie warta i zastanawiałam się, jak mogłabym zapomnieć swoją przeszłość. A wtedy Bóg pokazał mi wiersz z Księgi Izajasza, wiersz 17 z rozdziału 38. Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Każdy wiersz, na który trafiałam tego wieczoru, mówił mi o Bożej miłości i przebaczeniu. Następnego dnia, kiedy przyszedł mój chłopak, powiedziałam mu, że nasz związek jest cudzołóstwem. Odszedł, a ja poczułam się wolna. Bóg zajął pierwsze miejsce w moim życiu. Kolejne 4 lata to był wspaniały czas rozwijania mojej wiary poprzez modlitwę i studia biblijne. Poza tym moje życie wypełniała praca w szkole i wychowywanie córki. Halo? Cześć, mamo. Tu Rebeka. Co u was słychać? A, to ty. Wszystko w porządku. Właśnie słuchałam kazania w telewizji. Tak się cieszę, że znalazłeś Jezusa, mamo. Życie jest teraz zupełnie inne, prawda? Zupełnie inne.
Zmarnowałam tyle lat, ale cieszę się, że Bóg ze mnie nie zrezygnował. Myślałam, żeby przenieść się z powrotem do Tennessee. Byłabym bliżej ciebie i taty. To cudownie. Pracę znajdziesz tu bez problemu. Nauczycielki są bardzo potrzebne. Chciałabym otworzyć jakiś własny ośrodek dla dzieci. Mogłabym wtedy spędzać więcej czasu z Virginią, zanim pójdzie do szkoły. Modlę się o to. Powiem o tym ojcu. Będziemy się modlić razem z tobą, kochanie. Uczyłam się ufać Bogu, a On pomógł mi sprzedać dom i przeprowadzić się z powrotem w rodzinne strony, gdzie zamieszkałam w starym domku po mojej babci w małej górskiej miejscowości Sunbright. Otworzyłam żłobek, w którym na początku opiekowałam się tylko jednym dzieckiem, ale już wkrótce, dzięki modlitwom moim i moich rodziców, miałam dom pełen dzieci. Tak było przez 3 lata. Potem musiałam zamknąć mój żłobek, ponieważ dom wymagał poważnego remontu. Wróciłam do szkoły i właśnie wtedy wprowadziła się do mnie kuzynka z 2 córeczkami. Miała poważne problemy emocjonalne. Jak ci się mieszka z Jenny? Ach, bywa trudno, mamo. Zdarzają się dni, że depresja zupełnie wyłącza ją z życia. Do tego stopnia, że nie radzi sobie z dziećmi. Modlimy się za ciebie i za nią. Kiedy ją to nachodzi, zabieram dziewczynki na długi spacer, na piknik, albo robimy porządki w ogródku. Chodzę też z nimi do kościoła. Może poznają Jezusa. To by im bardzo pomogło. Wiesz, ja nie bardzo mogę sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy przeżywa się taką depresję. Ale myślę, że z Bożą pomocą wszystko da się przezwyciężyć. Nie miałam pojęcia, co sama będę musiała przeżyć. Po jakimś czasie moja kuzynka wróciła do męża, a ja podjęłam pracę w nowej szkole. Dyrektor deklarował się jako chrześcijanin, często więc rozmawialiśmy o sprawach wiary. Podsunął mi kilka książek, ale mój pastor odradził mi ich czytanie, ponieważ uważał, że wypaczają niektóre prawdy biblijne. Potem mój nowy szef zaprosił mnie do swojego kościoła. Przyjęłam zaproszenie, co okazało się wielkim błędem i przyczyną prawdziwego nieszczęścia w moim życiu. Spodobała mi się muzyka, jaką tam grano. Nie bez znaczenia był też fakt, że szef budził we mnie coraz cieplejsze uczucia. Nie od razu rozpoznałam fałszywe tony w tamtejszych kazaniach, ale czułam jakiś niepokój. Ponieważ jednak byłam coraz bardziej zaangażowana, nie zrezygnowałam z tego kościoła. Szef niestety nie do końca odwzajemniał moje uczucia. Dużo o tobie myślę, Rebeko, ale może powinniśmy dać sobie więcej wolności. A co masz na myśli? No wiesz, spotykać się też z innymi. Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą i nie chciałbym cię zmonopolizować. Ale jesteśmy chrześcijanami. Nie powinniśmy wdawać się w jakieś flirty, jeśli nie traktujemy ich poważnie. A wydawało mi się, że naszą znajomość właśnie tak traktujemy. No tak, tak, ale myślę, że trochę przestrzeni dobrze by nam zrobiło. Słyszałam, że spotykasz się z Shirley. Czy to z jej powodu chcesz zerwać ze mną? Nie, skąd? Shirley i ja jesteśmy tylko przyjaciółmi. Wydawało mi się, że wszyscy wokół mnie wiedzą już o zerwaniu naszego związku. W każdej wypowiedzi, w każdej zasłyszanej rozmowie doszukiwałam się komentarzy na ten temat. Miałam wrażenie, że przeciwko mnie obróciła się nawet moja córka, która chodziła wtedy do 5. klasy. Ogromne napięcie paraliżowało mój umysł i emocje, także stopniowo wycofałam się z wszelkich kontaktów towarzyskich, co z kolei spowodowało u mnie dziwne zachowania. Zaczęłam słyszeć niesamowite głosy i straciłam poczucie rzeczywistości. Taka jesteś. W porządku. A mogłoby ci miło? To wszystko kłamstwa. Słyszysz? Wcale nie chodzę z Shirley. Wieczory spędzałam w łóżku, płacząc, całkowicie zagubiona. Tego lata kościół zamknął działalność, a ja nadal nie umiałam sobie ze sobą poradzić. Jakoś przetrwałam kolejny rok szkolny, ale zaraz po rozdaniu świadectw wyjechałam z córką do Knoxville. Sytuacja zamiast się poprawić, stała się jeszcze gorsza. Zachorowałam na zapalenie oskrzeli, którego przez miesiące nie umiałam wyleczyć. Z tego powodu straciłam pracę i nie miałam nas za co wyżywić. Płakałam i czytałam Biblię w nadziei, że pomoże mi odzyskać równowagę. W końcu Virginia, która była wtedy w 8. klasie, nie wytrzymała tego i wyjechała do moich rodziców. Niedługo potem pojechałam za nią, bo nie byłam w stanie sama zadbać o siebie. Rebeko, ja
Nie miałam pojęcia, co się z tobą dzieje. Oni chcą mnie po prostu zniszczyć. Wszyscy. Wszyscy chcą przeciwko mnie. Zastanawialiśmy się z ojcem, co robić. Rebeko, musisz iść do lekarza. Ja? Po co? Gdyby inni traktowali mnie normalnie, wszystko byłoby w porządku. Nie, kochanie. Dzieje się z tobą coś niedobrego. Prawie wcale nie wychodzisz ze swojego pokoju i słyszę, jak przez północy płaczesz. Zostawcie mnie w spokoju! Nie możemy cię tak zostawić, Rebeko. Musisz z kimś porozmawiać. To dobry człowiek, chrześcijanin, na pewno ci pomoże. Tu masz jego nazwisko i adres. Wizyta jest już umówiona. Musisz pójść. Kiedy opisywałam mu moje życie, opowiadałam, jak to inni byli wobec mnie podli, plotkowali na mój temat, przyjmował to jako rzeczy prawdziwe i zupełnie zwyczajne. A potem namówił mnie na wizytę u psychiatry. Opowiedz mi, co cię niepokoi. Cały czas nachodzą mnie wspomnienia wszystkich okropnych słów, które ludzie do mnie mówili. Cały czas płaczę. Wszystko wydaje mi się równocześnie miękkie i twarde. Jakby mój mózg i ciało jednocześnie stawały się jak jedwab i jak kamień. W nocy nie mogę spać, bo słyszę głosy. Tak, tak. Opowiedz mi o nich. Niektóre mówią wolno i nisko. Inne bardzo szybko, w wysokich tonacjach. Nie potrafię zrozumieć słów, ale brzmią jak szyderstwo. Sądzę, że to schizofrenia, Rebeko. Ja dam ci lekarstwa, które powinny pomóc. Będziesz musiała je zażywać, bo inaczej choroba się rozwinie i skończysz w zakładzie. Brałam lekarstwa, choć nie wierzyłam, że mogą mi pomóc. Ale już pierwszej nocy nie miałam halucynacji, ani nie nachodziły mnie straszne wspomnienia. Rano obudziłam się wypoczęta i spokojna. Ale zaraz potem przeżyłam wstrząs, bo to potwierdzało, że rzeczywiście cierpię na schizofrenię. Co czytasz? Książkę o schizofrenii. To po prostu brak równowagi chemicznej w mózgu. Bardzo się cieszę, że lekarstwa ci pomogły. Jeszcze nie jestem całkiem zdrowa, tatusiu, ale czuję się lepiej. To bardzo dobrze, kochanie. Dużo przeszłaś. Jestem pewny, że Pan Bóg wyprowadzi to wszystko ku dobremu. Emocjonalne i duchowe siły odzyskałam zupełnie, kiedy wróciłam do solidnego kościoła, nauczającego zgodnie z Biblią. Zaczęłam też pomagać w pracach domowych. Słowo Boże, praca fizyczna i życzliwość przyjaciół bardzo mi pomogły. Parę lat później Virginia wyszła szczęśliwie za mąż, a ja obecnie jestem już dumną babcią. Dziękuję Bogu za to, że przeprowadził mnie przez te straszne lata. W Nim pokładam całą swoją ufność. Dziękuję Mu też za to, że mogę dzielić się swoją wiarą z innymi ludźmi. Jeśli nie doświadczyłeś jeszcze miłości Bożej, wiedz, że Jemu naprawdę na Tobie zależy. Zaproś Chrystusa do swojego serca i odkryj radość, jaka płynie z poznania Tego, który umarł na krzyżu i wstał z martwych, żebyś Ty miał życie wieczne i mógł żyć pełnią życia już teraz. W programie numer 2682 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Rebeki Davis. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: redakcja Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.